Witajcie drodzy kochani. Chciałbym wam w dzisiejszym programie opowiedzieć o jak ważny jest krzem i również jak bardzo istotny jest topaz. Tu właśnie mam przed sobą taki malutki kamyszczek. To jest właśnie topaz. Tak on właśnie wygląda, tam możecie się przyjrzeć. Ten kamyczek rozbija się na taki proszek i zażywa się mniej więcej 1 gram na miesiąc. Tak, żeby mieć dobry wzrok, żeby nie mieć wrzodów na żołądku, żeby mieć jelita zdrowe, by mieć odbyt zdrowy, by mieć odnowione zakończenia nerwowe w mózgu, to właśnie ten topaz się zażywa w formie proszku. Możecie go sobie przygotować w domu. Ja dodam, że bardzo łatwo jest topaz sproszkować, jeżeli ktoś ma taki moździerz, do którego może wrzucić ten topaz i może po prostu z dużą siłą po prostu go porozbijać i przesiać przez sitko i zrobić sobie po prostu taki proszek biały. I to się bierze 1 gram na miesiąc. No jeżeli osoba jest bardzo chora, ma już jakieś wrzody żołądkowe, może wziąć trochę więcej. Normalna osoba zaleca się, żeby brała 1 gram na miesiąc. Odnośnie krzemienia. Krzemień również jest bardzo istotny dla organizmu człowieka. Możemy robić sobie wodę krzemową, czyli do dzbanka wrzucamy krzemień. Tą wodę zostawiam na jakiś czas z tym krzemieniem i po prostu woda się zaprogramuje przez ten krzemień i dzięki czemu będziemy mieli wodę krzemową. Ja dodam również, że krzemień występuje w formie naturalnej. Mówię tutaj o pokrzywach. Zioło skrzypu. W Hiszpanii, jeżeli ktoś mieszka, to się nazywa cola de caballo. Cola de caballo również zawiera skrzyp, zawiera krzem. Także jeżeli macie okazję, możecie po prostu zrobić sobie na wiosnę prostą zupę z pokrzywy lub sałatkę z pokrzywy, świeżej pokrzywy. Form jedzenia krzemu jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego właśnie polecam wam krzem, ponieważ to jest bardzo ważny pierwiastek dla człowieka, na kości, na ścięgna, no wszelkiego rodzaju zakończenia nerwowe, mózg, prawidłowe procesy myślenia. Właśnie krzem powoduje to, że nasz umysł pracuje w 100%. Jeżeli jest niedobór krzemu, osoba nie może się skoncentrować, ma problemy z pamięcią, bo tego krzemu po prostu jest za mało. Również oczy. Jeżeli mamy słaby wzrok, możemy pobrać właśnie topaz, rozdrobnić go, zrobić ten proszek i to spowoduje polepszenie się nam wzroku. Ja wczoraj brałem właśnie sproszkowany topaz, muszę wam się przyznać, i różnica naprawdę jest dosyć duża. Miałem pewne takie problemy skórne i od razu jak ręką odjął, po prostu wszystko zniknęło. Wyczytałem o tym topazie w pewnym piśmie, w pewnej publikacji. Oczywiście topaz w dawnych czasach był stosowany jako sproszkowany produkt na różne rodzaju choroby typu problemy ze snem. Jeżeli osoba nie mogła zasnąć, po prostu brała sproszkowany proszek z topazu. Także drodzy kochani, jak najbardziej polecam wam stosowanie pokrzywy w formie zupy, sałatki, jakkolwiek inaczej, czy ewentualnie możecie parzyć sobie zioło skrzypu lub też zrobić sobie proszek z topaza, dzięki czemu wasze zdrowie się polepszy. Ja dodam, że osoby bardzo znane w polityce, pan Chruszczow w Rosji również zjadał, jego przysmakiem ulubionym była właśnie zupa z pokrzywy. Dlaczego? Ponieważ ta zupa zawierała, drodzy kochani, krzem. My jesteśmy Słowianami, także powinniśmy mieć wiedzę i uważam, że po prostu powinniśmy stosować ten krzem w naszym życiu codziennym. Czyli po prostu co jakiś czas robić sobie tą zupę z pokrzywy, robić sobie sałatkę z pokrzywy, no i dzięki czemu dostarczyć temu naszemu ciału odpowiedniej ilości krzemu, który jest odpowiedzialny za zakończenia nerwowe, za prawidłowe myślenie, zdrowe myślenie. To właśnie krzem jest odpowiedzialny za te wszystkie procesy metaboliczne w naszym organizmie.
To by było, drodzy kochani, na tyle. Jeszcze raz Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.